W Zespole Szkół nr 1 w Działdowie odbył się konkurs programistyczny, w którym udział wzięli najlepiej zapowiadający się młodzi programiści z kilku województw. Najlepsi z najlepszych reprezentują nasz powiat. Konkurs był mimo wszystko dosyć trudny, ale na pewno jest bardzo dobrym przedsięwzięciem organizowania takich konkursów. Informatyka mimo wszystko jest przedmiotem rozwojowym i na pewno potrzebnym. I takie konkursy na pewno pomogą młodym w zostaniu kimś dobrym w zawodzie. Ja od zawsze interesowałem się komputerami, dlatego takie konkursy są dla mnie naprawdę czymś wielkim i możliwość brania w nich udziału jest dla mnie naprawdę zaszczytem. Przede wszystkim była bardzo wyrównana rywalizacja. Myślę, że poziom był bardzo wysoki i rywalizacja toczyła się do ostatniej chwili. I tak naprawdę nie było wiadomo, kto wygra. Wraz z Jakubem Pająkiem tak naprawdę toczyliśmy tą rywalizację i nie było wiadomo, kto wygra. Przeważyło tak naprawdę jedno zadanie. I w tym miejscu chciałbym jeszcze przede wszystkim podziękować panu Marcinowi Kasprowiczowi, mojemu nauczycielowi od informatyki, który mnie przygotowywał do tego konkursu, jak też resztę uczestników z naszej szkoły. I przede wszystkim całej kadrze nauczycielskiej ze szkoły za to, że w ogóle ten konkurs powstał, że mieliśmy możliwość wzięcia w nim udziału i bardzo się cieszę z tego, że udało mi się wygrać. Jest mi niezmiernie miło, że mogę brać udział w konkursie pierwszej edycji konkursu programistycznego, który jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Te dwie kategorie pokazują, że szkoła myśli o promowaniu działania, przede wszystkim o tym, że od września w tej placówce będzie realizowany nowy kierunek kształcenia technik programista. To trudny kierunek, wyzwanie dla uczniów, którzy lubią logikę, algebrę, nieskończoność zbiorów, które mieliśmy okazję tutaj podczas turnieju obserwować. Cieszę się także z tego, że najlepszymi uczniami w takim konkursie międzyszkolnym, w zasadzie wojewódzkim, bo przedstawiciele we 7 szkół, najlepszych szkół w województwie, nasi dwaj uczniowie zdobyli pierwsze i drugie miejsce. Gratuluję dyrekcji szkoły, pomysłu, realizacji i wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do tego, aby ten konkurs był realizowany w tej placówce. Myślę, że to promocja znakomita tej szkoły, ale i naszego powiatu w całym województwie. Ja mam nadzieję, że w przyszłości również i w kraju. Silne reprezentacje wystawiły również szkoły z Torunia i Olsztyna, ale okazuje się, że to Działdowo staje się synonimem kolebki najlepszych programistów w kraju. Zwycięzcom gratulujemy.